Nasze liceum propaguje to, żeby wziąć udział w badaniu. 2,5 tysiąca ulotek do rozdania i misja, by o zagrożeniu rakiem powiadomić jak najwięcej osób. Chłoniak jest to nowotwór, który dotyka teraz coraz większą grupę osób, przede wszystkim osoby młode. Występuje w różnych odmianach, i w odmianie złośliwej, i w odmianie niezłośliwej. Przede wszystkim to jest taki nowotwór, który atakuje układ limfatyczny, czyli układ odpornościowy. Dziś na deptaku uczniowie zielonogórskiej jedynki informowali i zachęcali do badań. Chcemy uświadomić ludziom, jak ważne jest robienie badań, żeby wcześniej odkryć nowotwór. No tak, ręką pomacham jeszcze. Machnięcie ręką właśnie jest często reakcją na objawy, choć rozwiać wątpliwości powinniśmy u lekarza. Przede wszystkim u lekarza pierwszego kontaktu. Należy wykonać badania krwi, jeżeli będzie w nich coś niepokojącego, wtedy lekarz zleci dalsze badania. Im wcześniej, tym lepiej. Są to badania darmowe, całkowicie darmowe. Zacznijmy od siebie i po pierwsze dowiedzmy się, co to jest za choroba, jak bardzo jest poważna, i pamiętajmy, że wszystkie nowotwory wychwycone bardzo szybko, zbadane bardzo szybko, mają duże prawdopodobieństwo wyleczenia, także dlatego warto. Akcja Jedynki wpisuje się w 7. już edycję ogólnopolskiego projektu Mam Haka na Raka. Zapraszamy do walki z rakiem. W tym roku w konkursie tym bierze ponad 3600 osób. Jest to zorganizowany konkurs przez Polską Unię Onkologów. 5 uczniów na razie walczy w konkursie na poziomie regionalnym. Po eliminacjach mają szansę wskoczyć oczko wyżej i wziąć udział w ogólnopolskim szkoleniu związanym z profilaktyką. Moje przyszłe plany są związane z medycyną i no wiadomo, jak każdy lekarz chciałabym pomagać ludziom. I ważne jest, żeby ludzie wiedzieli, chociaż jak chorują, to znali objawy i mogli się udać do lekarza, a nie siedzieć w domu i spokojnie czekać, aż rak tak naprawdę ich zabije. Ta energia może dać moc, by w końcu ruszyć do lekarza.